Cześć wszystkim, witam Was na kanale Tata na Rybach. Słuchajcie, była długa przerwa od łowienia. Jednak kanał cały czas funkcjonuje i na ten rok mam nowe plany co do łowienia. Jednak opowiem Wam o tym na spokojnie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, przyjechaliśmy na małe łowisko, na którym już mogliście zobaczyć, jak łowię na metodę. I właśnie dzisiaj głównym tematem będzie metoda. Zobaczymy, co z tego będzie. Mamy połowę lutego, 10 stopni, więc nie będę mówił, że to będzie zimowe łowienie, ale na pewno będzie łatwiej przy tej temperaturze coś złowić. Nie jestem dzisiaj sam, słuchajcie, spore grono ze mną. Tam jest Sławomir, jeden Sławomir, tam dalej jest drugi Sławomir, więc łowimy sobie w trójkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sławek też będzie łowił na metodę, drugi Sławek, trzy zestawy karpiowe i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, słuchajcie, ja zabieram się do rozramiania peletu, potem Wam pokażę, na co dziś łowię i gdzie. Jeśli chodzi o wędkę, słuchajcie, będę łowił tylko na jedną, 3 metry do 60 gram, więc na lekko i zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Biorę się za rozkładanie sprzętu, zapraszam Was do subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę, no i za chwilkę zaczynamy. Hej! Co ja dzisiaj będę, na co będę łowił? To tak jak Wam mówiłem, pelet skretting, który już jest zamoczony. To jest zwykły 2-metrowy skretting. I tutaj, słuchajcie, to mówię, jednak mamy tą porę zimową, żeby gdzieś tam tą rybkę chociaż trochę ruszyć do żerowania. Będę chciał, słuchajcie, na samą górę wrzucić troszkę zanęty. To, słuchajcie, Fishmeal od Feederbaita, zwykła zanęta w takim zapachu rybnym. No i zobaczymy, co z tego będzie, czy rybki połapią się. Dobra, rozrabiam troszkę tą wodą z peletu. Mam sita, nic z tym nie zrobię już więcej. No, pelet. Się tutaj.
Okej, słuchajcie, co do przynęt jeszcze, to tak, mam Ringers, ale ten 6 mm. Od Marosa będę próbował na skisłe masło, też mniejsze przynęty. Też jest Ringers ten duo. Gdzieś te przynęty najczęściej dawały mi rybę. Więc słuchajcie, zaczynamy początek sezonu właśnie z tymi przynętami. Ale słuchajcie, woda nie śpi, dlatego że widać tutaj małe spławy takich mniejszych rybek. Nie wiem, czy to jest dręga, czy karaś, ale jednak ta ryba jest troszkę w ruchu, co bardzo cieszy. Zobaczymy, jak karpie będą współpracować. Nie mam ze sobą dzisiaj, słuchajcie, mikrofonu, za co was przepraszam. Jednak mam nadzieję, że będzie mnie w miarę słychać. A co do kolejnych odcinków, będę wam potem już opowiadał o wszystkim. Nic, słuchajcie, ja zaczynam się zabierać za jeszcze zrobienie sprzętu, bo nie mam go zrobionego. I za chwilkę sobie zaczniemy. Dobra. Zobaczymy. Tak to wygląda. Co, jedziemy. Nie będę, słuchajcie, podawał nic. Po prostu będę nęcił. W trakcie łowienia. Sławomir, jak tam? Jest coś? Sławomir ma rybkę. Oblek jest! Pierwsza ryba. Karp. Jest karpik. Nie duży. Pomożemy tutaj Sławomirowi. Pierwsza ryba sezonu. Czy karaś? Nie, to jest karpik chyba. Karpik. Pogratulować. Pierwszy w tym roku. Pierwsza rybka sezonu, wujek. Dziękuję. Gratuluję. No, wyprzedził nas, wyprzedził. Brawo. No jest kolejna rybka. Tym razem, słuchajcie, mamy coś większego. Znaczy Sławek ma. Bo Sławek dzisiaj wygrywa w tym łowieniu. I na co, Sławomirze? Pomarańcza. Pomarańcza. Tam. Ale to coś musi być fajniejszego, wiesz, bo nie możesz ją za bardzo oderwać. Tu jest, czekaj, ja pójdę tam. No właśnie. Co mówisz, czy jesteś zadowolony z tego połowu? Bardzo jestem zadowolony. Ładna rybka. O, ale czekaj. Dobra, mamy ją. Ej, no, jest. Tak, czekaj. Teraz ci ocenię. No myślę, że tak z 4, z 5 kilo. Sławek, masz wagę? Odhaczymy rybkę. Co? Nie, jest dużo. Karaś nie będzie? Mały karpik. Patelkowy taki. Mały karpiczek, proszę bardzo. Gratulacje. Proszę. No rybka jest rybka. Wąsy ma.
Słuchajcie, mamy pierwszą rybkę. No, taki powiem ci, że zobaczymy. Fajnie, fajnie pracuje. Nie, nie, nie jest jakiś duży, ale... Ale słuchajcie, pierwsza rybka sezonu. Nie nagrałem brania oczywiście. Idzie w moją stronę. Mamy ją tu. I jest. Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję. O, dziękuję Sławomirze. Mamy, słuchajcie, pierwszą rybkę. Mamy rybkę, słuchajcie. W końcu. Jest ładny. Tym przyjechał zasypać. Będzie karpik, słuchajcie. Ale pod spiną, pod brzegiem. Ja już jestem zadowolony. Ja już dzisiaj naprawdę jestem zadowolony. Jak to się ruszy? O, no nie wiem, czy jest mały. Jest. No, piątkę to moja, jak nic. Słuchajcie, mamy fajną rybkę. Zdjęcie. Przejdę tu. Który? Trzeci? Ryba bez oka. Bio. Trzeci, nie? Nie. Drugi? Trzeci. Słuchajcie, mamy kolejną rybkę. Trzecia dziś. Nie, znaczy szału nie ma, ale myślę, że podobno do tamtego. No nic, zaczep i ta się tylko zrobiła żyłeczka. Trink, pranie?
chyba. Oj, chyba, żebym ci w żyłkę, Michał, nie wszedł, wiesz? Ej, Michał, żebym ci w żyłkę nie wszedł, bo zaraz, o, właśnie. Nie, tu jest Sławek. Już nie, tu. Ale ładnie. Nie no, zawsze coś. Mały, ale jest. Trzeci już był, ja twój, nie? Trzeci, no. Dawaj, torbę zaraz. Słuchajcie, my już kończymy łowienie dzisiaj. Wracamy do domku. Muszę szczerze powiedzieć, że połowiliśmy. Sławek 8 rybek, ja 7. Fajne karpie, więc można powiedzieć, że początek sezonu naprawdę udany. Kolejny wypad będzie również, słuchajcie, na metodę albo na feder klasyczny, tak jak wam wspominałem. Będę próbował troszkę na ten feder klasyczny w tym roku połowić. Trzeba już się jechać ogrzać. My wracamy. Do zobaczenia, słuchajcie, w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę, no i do zobaczenia następnym razem. Hej!